Dwa tygodnie temu mówiliśmy o pustym miejscu, o tym, że Bóg przygotował dla każdego z nas miejsce, że Chrystus, który się narodził, narodził się po to, żeby wziąć ludzkie życie, dać mu nadzieję i potem, kiedy człowiek zawrze przymierze z Bogiem, że Bóg przygotował nam miejsce, do którego możemy zmierzać. To miejsce jest miejscem w niebie. Tydzień temu mówiliśmy o tym, że Boże Narodzenie ma barwy zielono-czerwone. Dlatego ma barwy zielono-czerwone, ponieważ w Chrystusie jest nadzieja, przykład zielonego koloru. I przymierze Bóg zawarł w Chrystusie na wieki, kiedy On oddał swoje życie, jak to Boże Słowo mówi, za wielu, umierając na krzyżu, potem zmartwychwstając, płacąc za to swoją własną krwią dobrowolnie, bez przymusu. Wczoraj mówiliśmy, żebyśmy poznali Go w święta. Fantastycznie tutaj było. Ci, co nie byli, niech żałują. Ci, co byli, myślę, że jeszcze pamiętacie. Możecie obejrzeć też na naszym profilu facebookowym relacje. Był na świecie, świat stworzył, ale świat go nie rozpoznał. I wniosek, jaki wyciągnęliśmy też w dniu wczorajszym, to to, żeby nie przegapić go w święta. Żeby nie przegapić tego, który jest najważniejszy, Jezusa Chrystusa, który narodził się, Słowo przyjęło postać ludzką. Słowo, które jest Bogiem, które Bóg stworzył, przyjęło postać ludzką, żebyśmy go nie przegapili. A dzisiaj chciałbym mówić o tym, żeby podzielić się. I gwiazdkowa niespodzianka, którą przed chwilą widzieliśmy, relację z tego, jest dobrym obrazem tego, że chcemy się dzielić. Człowiek generalnie ma w sobie taką potrzebę, wierzę w większości, dzielenia się i najlepiej dobrymi rzeczami. Bo możemy się dzielić narzekaniem, fochem, złym humorem, ale raczej wierzę, że dobrze jest dzielić się dobrymi rzeczami z innymi ludźmi. A co myślicie podzielić się opłatkiem? Jak tę tradycję postrzegamy? Jak ten zwyczaj pewien, który w wielu polskich, i jak się doczytałem, nie tylko polskich domach, ale raczej w Europie, jak na to patrzymy, jak to postrzegamy? Dla jednych święty, dla innych zwyczajny. Jedni go nie lubią, inni za nim przepadają. Kawałek białego chleba. Pamiętam, moja babcia zawsze ograniczała. Ja jako dziecko mówię, kiedy będzie ten opłatek, bo on mi smakował, jak tylko zostawał, potem to wszystko chciałem zjeść. Ktoś miał tak jako dziecko, pamiętacie to? Ja zawsze go szukałem, chciałem, gdzie oni go tam chowają. A babcia mówiła, że nie możemy zjeść, że to, co zostało, trzeba spalić. No taki miały zwyczaj, strasznie moje serce mnie bolało, że jak to spalić. Dlatego, dlaczego? Dlatego, że uważała, że to jakiś święty kawałek chleba. U mnie w domu już było inaczej. Na Wigilię dzieliliśmy się, składali sobie wszyscy życzenia. Wiecie, jakie to są życzenia, nie? Oj, żebyś już za mąż wyszła i żebyś sobie żonę znalazł, albo żebyś kredyt spłacił, albo żebyś był szczęśliwy, żeby wszystko, co cię boli, już cię więcej nie bolało. Wiecie, lubicie te życzenia, nie? Co już od razu atmosfera przy stole robi się idealna wtedy, bo już emocje masz w górze. I żebyś tam do tego dużego miasta, co przyjechałeś, to żebyś wrócił szybko, albo żebyś wróciła, żebyś tam nie mieszkała i żeby studia ci się szybko skończyły i najlepszą pracę dobrze płatną dostał i tak dalej, i tak dalej. Gdzie tam Pan Jezus z tym wszystkim? No gdzieś czeka, może przy pustym stole, aż tam sobie wszystko poskładamy. Tradycyjnie ludzie składają sobie wtedy życzenia. Ale to dobry zwyczaj dzielić się. Ja to tak sobie myślę, kiedy czytałem trochę historii, skąd się to wzięło. To się wzięło w XVII wieku, więc można by powiedzieć, o, kiedy to było, ale tak naprawdę to do 1700 lat po tym, jak Chrystus się narodził, więc kawałek minęło, zanim opłatek zaczął funkcjonować w wielu domach. Ale mnie się kojarzy to z tym, że kiedy mówimy o Chrystusie, to trudno nie dzielić się ze sobą dobrymi rzeczami, a tym bardziej chlebem, prawda? I tak by mi pasowało, żeby dzisiaj była wieczerza, czy Eucharystia, czy Komunia, ponieważ kiedy mówimy o Chrystusie, to dobrze jest podzielić się chlebem, jako znak jedności, jako znak tego, że życzymy sobie nawzajem Bożego błogosławieństwa, jako znak tego, że On oddał swoje życie, jak wspomniałem, za wielu. I nawet pozostawił nam taką pamiątkę. I raczej patrzę w tych kategoriach, że kiedy dzielę się z kimś chlebem, szczególnie w tym okresie, to myślę o Chrystusie, który narodził się, przyjął Bóg, przyjął postać człowieka, potem oddał swoje życie, a ja dzisiaj mogę mieć pewność, nie z powodu tego, że jestem godny czy niegodny, dobry czy niedobry, ale pewność z powodu Jego łaski, że spędzę z Nim wieczność w niebie. I każdy z nas może mieć tę pewność. Jeśli przełamiemy się tym chlebem, który mówi o przebaczeniu. A chciałbym, żebyśmy przeczytali dzisiaj fragment z Ewangelii Łukasza, z 4 rozdziału, od 16 do 19 wersetu. Myślę, że można będzie też śledzić, ale też zachęcam, jeśli macie Biblię, to otwórzcie je. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział, 16 do 19.
Właściwie zanim przeczytam, to jest fragment ze Starego Testamentu, ale on jest cytowany przez ewangelistę Łukasza nie bez powodu. Tak też przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował, w dzień szabatu, zgodnie ze swoim zwyczajem, wszedł do synagogi i zgłosił się do czytania. Podano mu zwój z proroctwem Izajasza. On zaś rozwinął zwój i odnalazł miejsce, gdzie było napisane. Duch Pana spoczywa na mnie, ten, który namaścił mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, który posłał mnie, abym więźniom głosił wyzwolenie, niewidzącym przejrzenie, zgnębionych wypuścił na wolność, abym ogłosił rok Pańskiej przychylności. Dzielenie się opłatkiem dzisiaj, w dzisiejszych czasach jest symbolem wyrażenia wdzięczności i znakiem przebaczenia dawnych win. Prawda, że to nabiera innego znaczenia. Przebaczenie, i o nim dzisiaj chciałbym mówić. Bez niego nie ma pierwszej gwiazdki, choinki, jedności i 12 potraw ma inny smak. Albo w ogóle jest bez smaku. I kiedy czytam ten fragment, to widzę, że Jezus też miał pewne zwyczaje. To dobrze mieć dobre zwyczaje. I jednym ze zwyczajów było to, że Jezus, tym zwyczajem było to, że w dzień sabatu, wtedy spotykali się ludzie, w dzień sabatu przebywał w świątyni i angażował się w jej funkcjonowanie. Prawda, że tak czytamy? W dzień szabatu, zgodnie ze swoim zwyczajem, wszedł do synagogi i zgłosił się do czytania. Angażował się w to, co działo się. Czasami tutaj proszę, tak, żeby czy ktoś chciałby przeczytać fragment z Bożego Słowa. Wtedy jest ten las rąk, wtedy się zastanawiasz, czy to na pewno ja i biegniesz do sceny, bo już chcesz się zaangażować, żeby przeczytać, otworzyć zwój, otworzyć Boże Słowo i czytać. Trochę jest ironicznie, ale chcę was pobudzić. I podoba mi się tam ten obraz nabożeństwa. Może nie tak się to wtedy nazywało, ale tak to funkcjonowało. Kiedy Żydzi spotykali się w synagodze, w szabat, czytali fragment ze zwoju i potem dyskutowali na jego temat. Dzisiaj robimy, chciałbym, czy myślę, że wierzę w to, że chciałbym być, robimy podobnie. Natomiast ciekawe jest to, jak się Pan Jezus zachował. Przeczytał tekst ze Starego Testamentu, z Izajasza i usiadł. I wszystkich wzrok był skierowany na Niego. Można by powiedzieć, no właśnie, nie było kazania, nie było uwielbienia, nie było pięknych światełek, nie było projektorów, nie było projekcji, bo w synagodze w środku stoi to miejsce, gdzie się, znaczy i w środku, stało w środku, albo też czasami przy ścianie, ale można było stanąć gdzieś, żeby wszyscy widzieli. Natomiast myślę, że to, że przeczytał to było i usiadł i popatrzył, to było zaproszenie do dyskusji. Szczególnie, że przeczytał fragment, który wskazywał na Niego, dlatego wszyscy wbili z Niego wzrok. Zachęcał do rozmowy, interpretacji, wsłuchiwania się, poszukiwania Bożego głosu i Jego działania. I kiedy patrzę na dzisiejsze spotkanie ludzi wierzących, to chciałbym i wierzę, że po to przyszliśmy, żeby nie tylko posłuchać, żeby Boga uwielbić, żeby oddać Mu chwałę naszym życiem, piosenkami, które śpiewamy, tym, co czytamy, co słuchamy. Potem, kiedy będziemy w kawiarni, to żebyśmy tam rozmawiali o naszym życiu, o sobie, może modlili się gdzieś z tej strony czy z tamtej strony. Wierzę, że taki jest obraz ludzi, którzy spotykają się ze względu na Chrystusa, który się narodził. Jezus miał swoje zwyczaje. Po drugie, kiedy patrzę na ten fragment, Bóg wyposaża, aby nieść dobrą nowinę. Bóg Ojciec wyposażył Jezusa, który miał zwyczaju rozmawiać o Bożych dziełach, wyposażył Go. Chrystus, który się narodził, od dziecka wiedział, po co przyszedł na świat. Może nie od takiego małego, ale kiedy już miał świadomość, wiedział, po co został posłany na świat. Przepowiadali o tym prorocy, ale On sam miał też tego świadomość, bo wchodząc do synagogi i czytając, przeczytał fragment, który o tym mówił. Rozwinął zwój, odnalazł miejsce, gdzie było napisane. I tu widzę drugi dobry zwyczaj, który chciałbym, żeby w naszych domach, nie tylko od święta, ale też w święta nam towarzyszył. Dobrym zwyczajem jest rozwijać zwój i znać miejsce, gdzie co jest napisane. Dobrym zwyczajem jest też mieć przepis na pierogi babci, prawda? Dobrym zwyczajem jest mieć przepis na ciasto z makiem, które prababcia robiła. To są dobre rzeczy. Dobrym zwyczajem jest znać teksty kolęd, kiedy przyjdzie ich śpiewać, bo one wskazują na Chrystusa. Ale bardzo dobrym zwyczajem jest rozwijać zwój i szukać miejsca, i znać miejsca, w których
głoszona jest dobra nowina. Dobra nowina o tym, że Chrystus przyszedł na świat, przyjął postać ludzką. Choć świat go nie rozpoznał, ale ci, którzy go przyjęli, dał prawo im stać się dziećmi Bożymi. Tak mówi Ewangelia Jana. Dał prawo nam stać się Bożymi dziećmi. Jezus miał w zwyczaju spotykać się w świątyni, angażować się, dyskutować o tym, co jest tam napisane. I szukać tego, co Bóg mówi do człowieka. I kiedy patrzę dalej w ten tekst, to widzę tam wyzwolenie, przejrzenie i wolność. Bo kiedy Chrystus przychodzi, kiedy On zmienia nasze życie, kiedy pozwalamy Mu i prosimy Go o to, żeby On przemienił nas, to On daje nam wyzwolenie, On daje nam przejrzenie i daje nam wolność w wielu sferach i dziedzinach naszego życia. I mnie te trzy słowa kojarzą się też z jednym, które je łączy. Przebaczenie. I Ania też o tym wspomniała. To jest ten moment, kiedy miałem wspomnieć. Ania też o tym wspomniała, że czasami przeszkodą w tym, żeby doznać wyzwolenia, żeby doznać przejrzenia i wolności, jest brak tego przebaczenia. Świadomy lub mniej świadomy. Brak przebaczenia w naszym życiu jest kłodą, o którą możemy się potknąć. Jest niejednokrotnie przeszkodą, która nie pozwala nam pójść dalej bądź doświadczyć czegoś. I wiecie, nie będę czytał teraz tych fragmentów, ale w Biblii są cztery słowa określające przebaczenie, trzy hebrajskie, jedno greckie. I pierwsze oznacza zakrywać. Kiedy mówilibyśmy o dywanie, to zakryć dywanem, nie zamieść pod dywan. My mamy takie polskie, zamieść pod dywan. I tam zamiatamy różne rzeczy, jak przychodzą święta, to wszystko, puszka Pandory się rozbija i wtedy już jest wesoło w domu. Nie. Zakryć dywanem to znaczy ochronić to miejsce, które nie chcemy, żeby było zniszczone. Nie mówię tu o względach estetycznych, ale chodziło o to, żeby zakryć brud na podłodze, który zgromadzi się na dywanie, potem trzeba odkurzać takie czynności proste domowe. Ale to przebaczenie wiąże się też z tym. Drugie słowo oznacza podnosić i zbierać, usuwać plamy i zabrudzenie. Trzecie słowo oznacza wymazać, wyczyścić jakąś powierzchnię. Kiedy na tym dywanie zrobi się plama, to jakim środkiem to czyścimy? Nie będziemy reklamować, lokować produktu, ale są środki, gdzie plamy można wymazać, zlikwidować. I czwarte słowo oznacza odpuścić lub wyprowadzić. To samo przebaczenie ma kilka określeń. U nas jedno słowo, w hebrajskim, greckim, jest to wzięte z pewnego obrazu. Trzymajmy się tego dywanu. Przykryć tym dywanem, żeby się nie niszczyło. Wymazać plamę, wyczyścić go. I czwarte, odpuścić lub wyprowadzić. Kiedy, i tu jest w stosunku do więźnia to powiedziane, uwolnisz więźnia z więzienia, otrzyma on wolność. Bo czasami nieprzebaczenie powoduje, że jesteśmy jak w klatce. Zachowujemy się i żyjemy jak w więzieniu. Gdybym miał to przełożyć na to, jak to Pan Bóg postrzega, to Bóg zakrywa nasz grzech. Śmierć Chrystusa na krzyżu, a wcześniej Jego narodzenie, było początkiem tego, że to zakrywa nasz grzech. Usuwa wewnętrzną plamę. Nasze życie jest poplamione niedoskonałościami, rzeczami, które chcemy ukryć, czasami zamieść pod dywan. Więc usuwa plamę, czyści naszą osobistą płytę życia, a następnie uwalnia nas z poczucia winy. Mówi się czasami, spadło mi jak kamień z serca. I kiedy Bóg przychodzi i doświadczamy przebaczenia, to jak kamień z serca może zejść z nas poczucie winy. Gdyby Bóg zachował zapis naszych grzechów, gdyby zawsze na nie spoglądał, to tak naprawdę nikt z nas nie mógłby mieć z Nim relacji. Bo wszyscy byliśmy skazani na potępienie ze względu na to, co się stało w Edenie. Pamiętacie, mówiłem, że początek Bożego Narodzenia był w pierwszej księdze Mojżeszowej, w Księdze Rodzaju. Kiedy Adam z Ewą zrobili coś, co spowodowało, że ta relacja z Bogiem została zakłócona, zerwana. Bóg zmywa nasze... I teraz kilka fragmentów, które są dla mnie nadzieją, inspiracją z Bożego Słowa do tego, żeby trzymać się Bożego przebaczenia. Nie będę mówił, z których, z Izajasza i z Jeremiasza one głównie są, z Psalmu i z Michała. Bóg zmywa nasze grzechy jak gęstą chmurę, mówi Izajasz. Bóg zapomina o naszych grzechach i nie pamięta o nich więcej, mówi Jeremiasz. Bóg rzuca za siebie nasze grzechy, mówi Izajasz. Bóg zakopuje nasze grzechy w głębinach morskich, mówi Michał.
Bóg odsuwa nasze grzechy tak daleko, jak wschód od zachodu, mówi Dawid w jednym z psalmów, w 103 psalmie. To mi się podoba, jak wschód od zachodu. To jest tak daleko, że nie da się tego ze sobą połączyć. Nie wiem, czy jednocześnie widzieliście wschód i zachód. Ktoś widział? Może to jest i możliwe nawet, nie wiem. A jest to po dwóch stronach horyzontu. Kiedy Bóg przebacza, zapomina i kasuje ten zapis nieodwracalnie, to my chcemy grzebać, wyciągać, czasami zaglądać tam, gdzie Pan Bóg nie zagląda. Kiedy nasze grzechy są zapomniane, usunięte, zakopane i wymazane, to już nikt i nic nas nie potępia. Takiego przebaczenia byśmy chcieli, takiego przebaczenia pragniemy i to, że Chrystus narodził się, to właśnie takie przebaczenie przynosi. I kiedy będziemy się łamać opłatkiem w różnych domach, w różnych tradycjach, bądź składać sobie życzenia, bądź modlić się przy wigilijnym stole, bądź łamać chleb w innym rozumieniu, wspominając to, co Chrystus dla nas uczynił, to pamiętajmy, że Bóg zapomniał, odpuścił, przebaczył i nie chce tam wracać. I teraz chcę was pobudzić do tego, co było w synagodze, do dyskusji krótkiej, tam, gdzie siedzisz, z tą osobą, wokół której jesteś, 2-3 minuty. Jak Bóg może nam wybaczyć? Jak Bóg, którego nie widzisz, jak Bóg może nam wybaczyć? Jak Bóg może spowodować, że kamień z serca może spaść? Jak to się może stać? 3 minuty. Z osobą, koło której siedzisz, bądź do której chcesz podejść, można się teraz przesiąść. Jeśli ktoś ci się nie podoba, koło siedzisz, to jest dobry moment, żeby z tą osobą porozmawiać i powiedzieć, wiesz co, zawsze mi się nie podobałaś, chcę o tym porozmawiać. Jak Bóg może nam wybaczyć? Dobrze, słuchajcie, zbliżając się do końca waszych dyskusji i rozważań. Stawiam to pytanie, to jak Bóg może nam wybaczyć? Jakieś propozycje? Jak Bóg może nam wybaczyć? W
Wiem, że macie wiele tematów, dlatego chcę skończyć dzisiaj szybciej, żebyście mogli w kawiarni spędzić czas ze sobą. Ale zanim tam pójdziemy, to chciałem zapytać, może jest jakaś propozycja, jak Bóg może nam przebaczyć? Szybko. Jak jeszcze? Trzeba głośniej, bo ja tutaj... Jeśli poprosimy o przebaczenie, jak jeszcze? Raz a dobrze. Raz na zawsze. Jeszcze jakaś propozycja? Uwolnić od poczucia winy. Bóg ma Boża misja ratunkowa polega na tym, że Bóg posłał swojego Syna, który narodził się. I myślę, że Bóg powiedział, nie zostawię Cię w spokoju, nie pozwolę Ci zniszczyć siebie nawzajem i świata, w którym żyjesz, w którym Cię stworzyłem. Zbytnio Cię kocham, żeby Cię zostawić w spokoju. Myślę, że to są Boże słowa do człowieka, posyłając, kiedy Bóg Ojciec posyła swojego Syna. Nikt oprócz Boga nie mógł zrobić czegoś takiego. C.S. Lewis powiedział, Syn Boży stał się człowiekiem, aby umożliwić ludziom stanie się synami Bożymi. Piękna myśl. Syn Boży stał się człowiekiem, aby umożliwić ludziom stanie się synami Bożymi. Bóg zrobił to wszystko. To dobra wiadomość na Boże Narodzenie. Wiadomość o przebaczeniu. Bóg owinął swojego Syna, czy ludzi, ale poprzez ludzi, owinął swojego Syna, w jednej z kolęd śpiewamy, owinął Go. Co owinął? Pieluszki. Małe dziecko się owija w pieluszki. Przynajmniej ja tak robiłem. I powiedział całemu światu, to jest mój świąteczny prezent dla Ciebie. Jak mówiłem tydzień temu, prezent od daru się różni. Przepraszam, powiedziałem prezent. To jest mój świąteczny dar dla Ciebie. Dar, czyli coś, co kosztuje. Dar, czyli coś, co jest oryginalne. Coś, co jest niepowtarzalne. I tak się to wydarzyło, w dziwny sposób. Przyszedł na świat w bardzo dziwny sposób. Przyszedł w łono dziewicy, Marii, i wyszedł jako dziecko urodzone w Betlejem, dziecko o imieniu Jezus, które urodziło się, by zbawić nas, uratować nas, oczyścić nas, zdjąć poczucie winy od wszelkiego grzechu. Boże Narodzenie polega na tym, kim jesteśmy i kim jest Bóg, który posunął się tak daleko, że oddał swoje życie poprzez swojego Syna. I kiedy będziemy zasiadać? Już za tydzień, w niedzielę, wieczorem, przy różnych stołach, różnie zastawionych, to pamiętajmy, że największym sensem tych świąt jest to, że Chrystus przyszedł na świat, przyjął postać człowieka po to, żebyśmy my mogli mieć przebaczone. Więc jeśli ktoś przy tym stole, przy którym będziecie zasiadać, nie będzie miał przebaczone, albo w stosunku do kogoś będziemy żywili nieprzebaczenie, to jest bardzo długi okres czasu. 7 dni, w których Bóg może dokonać cudu. Cudu przebaczenia. A jeśli ktoś z nas tutaj, bądź z tamtej strony ekranu, jeśli Ty miałbyś być tym, który zasiada przy stole i Tobie nie przebaczono, bo nigdy Boga, jak powiedzieliście, nie poprosiłeś, nigdy nie pomyślałeś nad tym, że Chrystus rzeczywiście jest tym, który przyniósł przebaczenie, to jest to dobry moment, żeby nie czekać aż do przyszłego tygodnia, ale dzisiaj powiedzieć, Panie Jezu, potrzebuję Twojego przebaczenia. Oddaję Ci moje życie, przepraszam Cię za mój grzech i chcę, żebyś na zawsze już królował we mnie. Jezus miał w zwyczaju spotykać się w świątyni, angażować się w jej życie, ponieważ znał swoją misję, wyzwolić człowieka, pokazać mu, w jakim jest stanie i uwolnić go od grzechu, czyli dać przebaczenie na wieki. Pochylmy na chwilę głowy w modlitwie. Panie Boże, ja Ci dziękuję, że my dzisiaj możemy wspominać to, co dokonało się w Chrystusie. Dziękuję Ci, że nie jesteś Bogiem milczącym. Dziękuję Ci, że będąc tu na ziemi miałeś swoje zwyczaje. I Panie, proszę Cię, jeśli ktoś tu dzisiaj jest, kto się z Tobą jeszcze nie pojednał, to wołam dzisiaj, Panie, żeby pojednanie stało się udziałem tego człowieka. A może jest ktoś z nas, kto potrzebuje doznać przebaczenia, żeby uzdrowienie mogło się wypełnić.
Potrzebuję doznać przebaczenia, żeby uwolnienie mogło się wypełnić. Potrzebuję doznać przebaczenia, żeby wszelki kamień był zrzucony za plecy, precz. Boże, więc o to przebaczenie Ciebie proszę i za to przebaczenie Ci dzisiaj dziękuję, że jesteś Bogiem pełnym łaski, że jesteś Bogiem, który daje nadzieję, że jesteś Bogiem, który nie potępia, że jesteś Bogiem, który przyjął człowieka. Jesteś Bogiem, który nie pozostawił człowieka, ale chce go zmieniać, żeby ten człowiek mógł być uczniem Chrystusa aż na wieki.